Hauskava puakaikille. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj opowiem Wam co nieco o vappu. Myślę, że osoby, które interesują się Finlandią, bardzo dobrze znają ten termin, natomiast ci, którzy nie za dużo wiedzą o kulturze Finlandii, zostaną ze mną na dłużej i dowiedzą się czegoś więcej. Zanim jednak przejdę do istoty tego filmiku, pragnę Wam gorąco podziękować za odzew pod poprzednim filmikiem, gdzie prosiłam Was o zadawanie pytań do filmiku Q&A, czyli Waszych pytań i moich odpowiedzi. Naprawdę myślałam, że trochę pytań się pojawi, ale nie aż tyle. Także bardzo pozytywnie mnie zaskoczyliście i już teraz mogę Wam zapowiedzieć, że na 100% w tym miesiącu pojawi się taki filmik Q&A na moim kanale. Jeżeli jakieś pytania jeszcze przyjdą Wam do głowy, to bardzo proszę o zadawanie ich pod poprzednim filmikiem, który linkuję gdzieś tutaj. Natomiast, no wiadomo, im szybciej je zadacie, tym lepiej, ponieważ w najbliższym czasie zabiorę się za nagrywanie odpowiedzi. A teraz już przechodzimy do vappu. Vappu, obok świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Juhannusa, jest jednym z najważniejszych świąt w Finlandii. Świętowanie zaczyna się wieczorem 30 kwietnia i jest kontynuowane 1 maja. I wtedy właśnie ludzie zbierają się, spotykają z rodziną, z przyjaciółmi, jedzą munki, czyli te fińskie pączki, które mogliście zobaczyć przy okazji naszej wycieczki na Pyrnikki. Oprócz tego piją wino musujące i różnego rodzaju alkohole, z których chyba najbardziej popularnym i najbardziej typowym dla vappu jest Sima. Sima jest to napój zwykle domowy, aczkolwiek można go kupić też w sklepie. Napój owocowy z bardzo niewielką zawartością alkoholu. Bardzo smaczny moim zdaniem. Ja lubię Simę, ale z alkoholem ogólnie nie przepadam, także Sima to jest dla mnie właśnie dobry wybór na vappu, ponieważ tego alkoholu zawiera niewiele. Nie da się ukryć, że vappu kojarzony jest głównie ze studentami. Właśnie tego dnia absolwenci liceów bez względu na swój wiek zakładają charakterystyczne biało-czarne czapeczki, a dodatkowo studenci zakładają również charakterystyczne kombinezony swoich uczelni. Mi się wydaje, że tutaj w Finlandii każda uczelnia ma swój kombinezon, którego kolor różni się w zależności od studiowanego kierunku. Także jeżeli ktoś się dobrze orientuje, to widząc studenta w jakimś kombinezonie, jest w stanie się domyśleć, jaki ten student studiuje kierunek. Kombinezony są tego samego kroju i z tyłu na plecach mają nazwę uczelni. Oprócz tego chyba na nogawkach są jeszcze jakieś nazwy sponsorów albo firm współpracujących z daną uczelnią. No nie przyglądałam się tym kombinezonom szczególnie. Problemem jest też fakt, że wielu studentów, żeby nadać takiemu kombinezonowi charakter, naszywa na nogawkach różne zabawne naszywki. Także no, to jest bardzo sprawa indywidualna, co tam się znajdzie na tym kombinezonie. Jeszcze charakterystyczny jest sposób, w jaki oni noszą te kombinezony, ponieważ no, to jest cały strój z kapturem i długim rękawem, długie spodnie. Natomiast oni to wiążą tak, że noszą tylko spodnie, a ta górna część jest po prostu związana gdzieś w pasie. Żyjąc już kilka miesięcy w Finlandii, zauważyłam, że niektórzy studenci nie noszą tych kombinezonów tylko na vappu, ale na przykład kiedy wybierają się na jakieś imprezy studenckie. Jedną z tradycji vappu są także marsze i parady. Mogą one mieć charakter polityczny albo religijny, czego właśnie świadkiem byliśmy na Hamenkatu w Tampere w poniedziałek. Oprócz tego mogą być także przemarsze studenckie. Słyszałam, że coś takiego jest na przykład w Helsinkach, gdzie studenci maszerują przez miasto i cały ten marsz kończy się przy posągu, przy fontannie Havis Amanda. Jest to taka fontanna, która przedstawia postać nagiej kobiety. I właśnie 30 kwietnia o 18:00, kiedy ten marsz kończy się przy fontannie, jeden ze studentów wspina się na ten posąg nagiej kobiety i na jej głowę zakłada tą właśnie charakterystyczną biało-czarną czapeczkę. Chyba ta tradycja z zakładaniem czapeczki studenckiej na posąg nie ogranicza się tylko do stolicy Finlandii, ponieważ w niedzielę, kiedy wracaliśmy od znajomych,
Wracaliśmy na piechotę przez Hammensilta. To jest taki most w Tampere, w samym sercu miasta. W Hammensilta charakterystyczne jest to, że znajduje się w centrum miasta, a na balustradach są ogromne posągi postaci. I okazało się, że było tam duże zbiorowisko studentów, którzy wyglądali jakby na coś czekali. No to my stwierdziliśmy, że poczekamy z nimi. W międzyczasie droga została zablokowana przez autobusy, po prostu na jednym końcu mostu i na drugim końcu mostu przy Keskustori ustawił się autobus w poprzek drogi. Była tam też policja, no i my byliśmy ciekawi, co się stanie. Okazało się, że o północy, właśnie 30 kwietnia, jeden ze studentów drapuje się na posąg jednej z tych postaci i zakłada jej czapeczkę na głowę. Oprócz zakładania czapeczek na posągi, w Tampere jeszcze w Wappu ma miejsce jedno wydarzenie, bardzo charakterystyczne dla tego miasta. Dotyczy ono studentów Technicznego Uniwersytetu w Tampere, którzy mają swoje chrzciny wtedy. Przez centrum Tampere przepływa rzeka Tammerkoski i właśnie w tej rzece następują 1 maja chrzciny studentów Uniwersytetu Technologicznego w Tampere. To polega na tym, że do parku, który jest nad tą rzeką, przyjeżdżają 2 dźwigi, do których podłączone są takie 2 metalowe, duże klatki. Do tych klatek wchodzi tak no, maksimum chyba 5 studentów, ubranych oczywiście w te uniformy swoje i czapeczki. Po czym oni są zanurzani z tą klatką w wodzie. Dzieje się to 1 maja. Ja nie wiem, w tym momencie się cieszę, że nigdy nie studiowałam w Finlandii, szczególnie na Uniwersytecie Technicznym, ponieważ ja gdybym miała takie chrzciny, to bym nie przeżyła. No niby maj, ale tutaj 2 dni wcześniej padał śnieg, woda musi być bardzo zimna, no także powodzenia dla nich. Oczywiście całe to wydarzenie gromadzi tłumy ludzi, które też zaraz zobaczycie. Także no jest wesoło, dzieje się w Tampere. Cała uroczystość chrzczenia studentów w Tammerkoski musi zająć bite kilka godzin, ponieważ ta kolejka studentów, którzy chcą zostać zanurzeni w Tammerkoski, jest ogromna i bardzo kolorowa ze względu na te ich kombinezony. Natomiast dla tych, którzy nie chcą podziwiać całej ceremonii chrzczenia studentów, czekają budki z jedzeniem oraz różne kramy i sklepiki na Keskustori, w których można kupić naprawdę różne rzeczy. My tam byliśmy w poniedziałek, poszliśmy po prostu, zrobiliśmy taką rundkę po mieście. I jak doszliśmy do Keskustori, to było tam tyle ludzi, że jak Wam chciałam naprawdę pokazać każdy kramik na spokojnie, to jako osoba 1,60 m w kapeluszu walczyłam tam o przetrwanie. No i większość ujęć właśnie z tego miejsca i tak samo z parku przy chrzcinach studenckich zostały nagrane przez mojego chłopaka, który jest dużo wyższy ode mnie, więc nie miał z tym problemu. I tak właśnie wyglądało nasze Wappu. 30 kwietnia, czyli w niedzielę, byliśmy u znajomych na imprezie. Później następnego dnia poszliśmy na te chrzciny studentów i zrobiliśmy sobie taki spacer po mieście. Byliśmy też na Keskustori, które też zobaczycie na filmiku. Później poszliśmy na lody, a później to już tak świętowaliśmy we dwójkę na luzie w domu, cieszyliśmy się słońcem. Także tak całkiem na spokojnie. Ale powiem Wam, że ta różnica między sezonem jesienno-zimowym i wiosenno-letnim w Finlandii jest tak ogromna i tak to jest fascynujące, że w zimie, no jak Finowie kochają sporty zimowe, to raczej nie wychodzą z domu jak nie muszą, z oczywistych względów. Natomiast jak zaczyna się maj, już po Wappu, to jest jakaś, nie wiem, fenomen. Wszyscy wylęgają nagle na ulicę, jest pełno ludzi w restauracjach, w tych ogródkach restauracyjnych, w parkach, ludzie robią pikniki, które też są charakterystyczne dla Wappu. Wszystko nagle tak budzi się do życia, że faktycznie dopiero tutaj w Finlandii poznałam, co to znaczy cieszyć się słońcem i naturą. Thank you.
Sitten meillä oikeaan tappeluun pääsivät keskenään kaksi erittäin hienoa härveliä. Molemmat kaunista todettuja, visuaalisesti miellyttäviä. Toinen piti vähän enemmän ääntä, mutta toinen oli vähän ajankohtaisempi kuin toinen. Ja nämä härvelit olivat Korkin lentokone, joka pärisi, kuten koneella kärkinen aina kuuluu, sekä Tam-Arkin kaunis labramikroskooppi, joka kuvasti tätä teetellä tapahtunut tiedekuntien muutosta labroiksi. Ja voitonhan vei tosiaan Tam-Ark. Onnea paljon arkkareille tästä härvelikisan voitosta. Pyytäisin sieltä jonon hängiltä arkkari yhtä tai kahta edustajaa saapumaan tänne hakemaan parit skumppapullot jonotteluun. Ja lisäksi tietenkin saatte palkinnoksi tästä vielä ilmaisen saunaillan hämmin kattosaunalla sisältäen Nokia Panimo tuotepalkintoja. Paljon onnea vielä arkkarit, ja tosiaan täältä nosturien välistä voisi tulla yksi edustaja tai kaksi hakemaan näitä tämänhetkisiä palkintoja. Päästetään takas Mattille ne ääneen. Kiitos. Kiitos Tea Club ja Saku. Kaikille osallistujille, kaikille, jotka ovat olleet mukana tässä pöhinässä, mahdollistanut tämän kaiken. Kiitos, hyvää vappua ja nähdään ensi vuonna uudestaan. Kiitos Futuriselle tästä erinomaisesta sovelluksesta ja onnittelut voittajille, eli hiukkasille jälleen kerran. Kuin monta bottia te olette koodannut sinne tänä vuonna? Täällä ensimmäiset Korkin fuksit menevät sitten koskeen ja toinen kori täällä valmistautuu. Eli tämä YIT-kori, joka on minusta katsottuna vasemmalla, niin menee nyt. Co chciałam Wam powiedzieć o WAPP-u. Mam nadzieję, że nasze nagrania z trudem zrobione w tym tłumie się Wam podobają. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o filmiku Q&A i o zadawaniu pytań. Jeszcze macie chwilkę, żeby to zrobić. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi, oraz o łapce w górze, jeżeli film Wam się podobał. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia w środę.